Siemanko wszystkim, właśnie wylądowaliśmy w Szwecji. Trochę tu wieje, jest nasz samolocik. Zapraszamy na odcinek z naszym wyjazdem na Gatebil. Zaraz się przekonamy, jak wygląda szwedzka automatyka wydawania samochodów, ponieważ samochód zostanie nam wydany przez robota, a nie przez człowieka. Mieliśmy mieć Focusa, a dostaliśmy Volvo V60. To jest to ono. Myślisz, że dasz radę? Number 19, please wait. No, do góry. A bo nie powiedziałaś, ten parking jest wielopoziomowy. Srebrny Volvo V60, szukajmy go. I co? To. Działa? Tego czy mi się tu... Piotr na milimetry. No nie no, liczyliśmy na tamte srebrne Volvo. To nie jest to żadna V60, ale... Albo zmieścisz się w tę bramę? Byliśmy już tak chwali, może trafimy. Jesteśmy w muzeum i tu jest taki statek obudowany budynkiem. Masz ulotkę? No, po polsku. Po polsku? 1628 rok tego oto okrętu. Jakiś wielki. Tam na górze widzicie ludzików. Ile był lat pod wodą? 330 lat był pod wodą. I teraz ciekawostka, on został zbudowany, żeby przypłynąć do nas, do Polaków i nas wszystkich zapierdzielić, ale niestety zatonął w porcie, co za szkoda. Już to jest 30 dział na jednej burcie. Teraz są tu dziurki, tymi dziurkami panowie robili kupkę. Moi drodzy, wyszliśmy właśnie z muzeum statka Wazy. Bardzo polecam, nie jestem fanem muzeów, ale to było naprawdę zajebiste. Jak widzicie w Sztokholmie, must see. Zamówiliśmy takie hot dogi szwedzkie. Ale to pokaż Michał jeszcze ile. Zobacz jak wygląda ogórek. Robuś najesz się, co? Poproszę 10. Wszystko jest samoobsługowe i wszystko wszędzie się samo robi. Naciś. Mało się przytrzymić. Pompuj czym ja. Widzieliście to? Magia. Ale generalnie to jest bardzo fajne, że naród tutaj jest wychowany, że wszędzie jest samoobsługa, wszędzie wszystko jest generalnie elektroniczne, internetowe i tak dalej. Jak najmniej papieru się drukuje, jak najmniej ludzi się zużywa na obsługę tego. To jest bardzo inteligentne i bardzo fajne, ale czy u nas w Polsce by to przeszło? Nie sądzę. Lidl szwedzki, taki sam jak polski, te same produkty, ceny tylko troszeczkę inne. Znaczy, że wszyscy gadają po angielsku. Słuchajcie, dojechaliśmy. Jesteśmy w takiej miejscówce z domkami i mamy taki domek, piękny dom i mamy nasze Volvo wspaniałe. Przytargaliśmy grilla, zajumaliśmy z domku obok i tu przy samej kuchni go mamy i będziemy tu sobie grillować, a tu dziewczyny zrobią nam zaraz warzywka. Puk, puk, halo, halo. Tu jest nasz apartament, kurwa. Zrobiliśmy zakupy. O ja, na telewizor mamy. Ciach. Daj alkohol. Daj alkohol, szybko. Podtrzymywałem wyżej. A, żeby była wyżej. O ja, romantycznie jest. Zobacz tą plażę piękną. Widziałeś szwedzki piasek i szwedzką plażę i szwedzkie jezioro. Jest, jak tu pięknie. To nasi przyjechali na Gatebil. Chłopaki robią grilla. Zakurzył jak drifter na Gatebil. Zrobione. Robuś ugotował. Ale impreza z wami, coś na telefonie. Wow. To sama robiła. Słuchajcie, wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie. To ciekawe, ładnie. Domeczki, zielono. Mantor Park Home of Swedish Motorsport. A gdzie my jesteśmy, Michał? My jesteśmy gdzieś przy wejściu, tu. Jesteśmy tu. Idziemy, słychać. O Jezu, jak słychać. Tam słychać drift.
że widziałeś część gorącą turbo. Nie ma miękkiej gry. Laweta do samochodów po szwedzku. Nie ma lipy. I JZ-ik. JZ-ik to 92. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Słuchajcie, teraz na chyba głównej trybunie tutaj. Czekamy, za chwilę rozpoczyna się finał Extreme Time Attack Championship z całego sezonu. No i zaraz zobaczycie sobie, jakie tutaj fury jeżdżą. Generalnie mózg totalnie rozpierdzielony na atomy. Samochód, przy którym w tym momencie stoję, to jest R34, które było, o którym był artykuł na Speed Hunters, z tego co pamiętam, i ma JZ-a pod maską, tak jest. I jadą. Moi drodzy, trwa w tym momencie rozdanie nagród w drifcie. Ale ma głośniczku. O ja pierniczę, co to się wydarzyło? Zobacz, Michał, to tak trudno to wziąć, wyczyścić?